No cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Dzisiaj odpowiem na pytanie, ile tak naprawdę potrzeba pieniędzy, żeby sobie pomieszkać na Bali. Weźmiemy pod uwagę miesiąc. Pokażę Wam teraz hostel, w którym obecnie mieszkam. No, proszę zignorować syf na moim łóżku. Tak wygląda pokój. To jest pokój dla kobiet tylko, sześcioosobowy. Muszę powiedzieć, że nie jest jakoś za gorąco. Są cztery łóżka na dole i tutaj jest taka antresola z dwoma kolejnymi łóżkami. Bardzo fajne są schodki zrobione. Również są szafki, co nie jest takie oczywiste wszędzie na Bali. Spotkałam się z hostelami, gdzie nie było szafek. Są dwie łazienki z dwoma prysznicami. One wyglądają identycznie. Faktem, że woda leci słabo. Jest tutaj naprawdę dosyć kiepskie ciśnienie, ale taki jest widok z jednej strony. I tutaj widok z drugiej strony. Otóż, jeśli zdecydujecie się przyjechać tutaj poza sezonem, czyli ja bym polecała na koniec pory deszczowej, kiedy tak naprawdę jest najpiękniej, ale jest prawdopodobieństwo, że od czasu do czasu spadnie deszcz, to wtedy ceny hosteli, ceny hoteli, ceny guesthouse'ów, takie ceny, jeśli chodzi o noclegi, ogólnie rzecz biorąc, są naprawdę mocno przecenione. Jestem tutaj sama, to jest mój drugi dzień na razie, tutaj, trzeci dzień tutaj. Ja płacę za to łóżko 10 zł. W sezonie normalnie kosztuje 25 zł, więc istnieje opcja, żeby tutaj zostać za 300 zł za miesiąc. Myślę, że jakby jeszcze chcieć tam się potargować, to można by zbić ceny do 250 nawet. Ale wydaje mi się, że to już jest tak naprawdę niska cena, że bez przesady. Kolejnym plusem dla tej konkretnej miejscówki jest to, że tutaj jest restauracja z fantastycznym widokiem po prostu. Restauracja jest czyściutka, pyszne jedzenie. Stołuję się tam od 2 dni i naprawdę próbowałam różnych rzeczy i naprawdę jest pyszne. Dodatkowo jest darmowa kawa, taka Bali Coffee. To jest taka kawa po turecku, po prostu fusy zalane, no nie fusy, tylko kawa zalana gorącą wodą. Jest za darmo do oporu, bez limitów. Tak więc ja na przykład za śniadanie tutaj, za omleta z grzanką płacę jakieś 3,50 zł. Dziennie stołując się tutaj tylko, no i może nie jedząc hamburgerów, ale bardziej takie lokalne jedzenie, wydacie na jedzenie, myślę, że około 20 zł. Na łóżko 10 zł, to jest 30 zł razem. No i to, co się tutaj przydaje, to jest skuter. Skuter, jeśli wynajmiecie na dłuższy okres, to można się potargować i wytargować 50 tysięcy za dzień, czyli około jakieś 12 zł. Czyli dziennie wychodzi Wam koszt około 42 zł. Więc nic, tylko złapać tanie bilety na Bali i tutaj sobie pomieszkać. To jest bardzo fajna miejscówka. Jest dosłownie kilka minut na piechotkę nad morze. Tutaj są fajne miejsca, gdzie można posnorkelingować. Nie jest to jakieś takie wow miejsce do snorkelingu w Bali ogólnie. Tarafa koralowa niestety tutaj jest dosyć martwa, ale jakieś tam rybki można zobaczyć. Jak się mieszka tak blisko plaży, no to aż żal nie wyjść codziennie i sobie właśnie nie popatrzeć na te rybki. A z drugiej strony jest fantastyczny widok na wulkan, jeden z tutaj z dwóch wulkanów na Bali i Pola Ryżowa. Jeśli ktoś nie lubi spać w hostelach, to poza sezonem również można tutaj sobie wynająć pokój za 25 zł za dobę. Jeśli uda Wam się znaleźć fajny, tani bilet na Bali, to myślę, że to jest super miejsce, żeby sobie spędzić na spokojnie kilka tygodni, pracując zdalnie.